Dokładnie za mną powstaje nowy wiadukt nad linią kolejową na granicy Pruszkowa i Piastowa. Jak wygląda budowa? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie Inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, niczym Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mazowieckich Inwestycji, gdzie ponownie widzimy się w Piastowie. Z tym, że zaraz dolecimy faktycznie do granicy z Pruszkowem, bo tam dokładnie powstaje nowy wiadukt bezpośrednio nad linią kolejową. I o tym, czy te filmy będą nam się pojawiać kolejne na przestrzeni kolejnych miesięcy, powiem na sam koniec filmu. Natomiast dziś zacznijmy, jak zawsze, bezpośrednio od tego, co tu jest realizowane. Jest oczywiście realizowana przeprawa nad torami, dzięki czemu ulica Broniewskiego z ulicą Grunwaldzką się połączą. Wcześniej, tutaj kiedyś, już dawno temu, był przejazd kolejowy, został zlikwidowany, a teraz powstaje tutaj nowe. Jak to będzie wyglądać? Właśnie w ten sposób będzie wyglądać nowy wiadukt. Dziękuję bardzo wykonawcy za to, że podrzucił mi trochę projektów i właśnie taką wizualizację, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak widzicie, na dole są przewidziane miejsce na 5 torów, więc dlatego też w filmach mówię, że tam jest 5 torów, chociaż nie wszystkie są oczywiście użytkowane, także widać dokładnie. No i w tym miejscu właśnie ten wiadukt powstaje. Jest to wiadukt pylonowy, to znaczy, że będzie podwieszony na zasadzie 2 pylonów, na których będzie to się wszystko opiewać. W sensie 2 bezpośrednio po jednej, po drugiej stronie, zgodnie z kierunkami geograficznymi, ale tu można się oczywiście kłócić, jak to dokładnie wygląda. No, w teorii to są 4 pylony. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co faktycznie jest najważniejsze, czyli jak ta cała inwestycja wygląda. No tak, sam most, czyli sam wiadukt, będzie mieć 292 metry długości, 14 metrów szerokości, będzie po jednym pasie w każdym kierunku i ciąg pieszo-rowerowy po stronie bezpośrednio wschodniej samego wiaduktu. Dzięki temu wiaduktowi będzie oczywiście usprawniana komunikacja pomiędzy dzielnicami w Pruszkowie, czy dojazdami bezpośrednio też w Piastowie. W ramach tej inwestycji jest budowana tylko i wyłącznie, znaczy przebudowa ulic, które są w ramach tej inwestycji przylegające bezpośrednio, lecz niedługo rozpoczną się też kolejne prace przy przebudowie ulicy Grunwaldzkiej czy ulicy Broniewskiego, ale o nich za chwilę, bo najpierw zacznijmy od tego, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o sam wiadukt. Zerknijmy sobie, patrząc z tej perspektywy, i jak to wygląda z projektem, który mam tutaj teraz przed moimi oczami. Po prawej stronie, zgodnie z ujęciem, będzie ciąg pieszo-rowerowy, a dojazd do wszystkich posesji, które się znajdują na dole, będzie poprowadzony nowymi uliczkami. Sam wjazd bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej od Juliana Tuwima nie będzie możliwy. Tak samo ulica Warszawska do ulicy Broniewskiego nie będzie połączona. W ulicę Warszawską będzie tylko łącznie na rondzie możliwy teraz zjazd z właśnie wiaduktu z ulicy Grunwaldzkiej. Czyli tutaj z tego ronda na razie będą tylko łącznie w teorii 2 główne aktywne zjazdy. Oczywiście tutaj prosto, tak jak teraz lecimy, będzie też możliwość zjazdu, z tym, że jak widzimy, to nie jest droga ani asfaltowa, ani nic więcej. Ulica Skrajna, która tutaj się znajduje, dalej się ciągnie bezpośrednio już do większej ulicy Bohaterów Wolności i Marii Dąbrowskiej, i tam dalej w przyszłości jest planowane oczywiście przedłużenie tej drogi, no właśnie od tego miejsca, żeby to była większa ulica, ale oczywiście to jest budowa ulicy wzdłuż domków, gdzie aktualnie jest mała zabudowa, więc nie będę się ukrywać, że mieszkańcy będą robić wszystko, żeby ta ulica ostatecznie nie powstała. Nie będę mówić, czy jestem za, czy przeciw, po prostu mówię, jakie są fakty. I co do tej ulicy na razie nie mamy żadnych informacji, czy jest realizowana, czy nie. Natomiast same rondo, jak widzimy, ma 4 zjazdy i jeden ze zjazdów jest właśnie w tym miejscu w prawo, czyli w kierunku zachodnim, i tam będzie połączenie z ulicą Broniewskiego, i tam to połączenie nie jest jeszcze aktualnie realizowane, choć już jest przygotowanie do tego, jak to będzie wyglądać. Natomiast wracając do samego wiaduktu, w tym miejscu widzimy bezpośrednio, że już tak, mamy powoli robione bezpośrednio pochylnie po jednej i po drugiej stronie, żeby samochody mogły bezpośrednio stąd zjechać na spokojnie. Mało tego, po jednej i po drugiej stronie wiaduktu będą też windy i schody, aby piesi rowerzyści mogli albo zejść po schodach, albo zjechać windą. Natomiast dalej, bezpośrednio jakbyśmy tutaj pociągnęli się dalej, ulica Grunwaldzka ciągnie się do Alei Jerozolimskich. I ta ulica Grunwaldzka jest planowana do przebudowy, już tam zostały ogłoszone przetargi mniej więcej i wtedy Pruszków to sfinalizuje, tam dostał jakieś dofinansowanie. Najważniejsze jest to, że ta ulica Grunwaldzka będzie przebudowana na taką większą, bardziej masywną ulicę, żeby była wszędzie asfaltowa, ładna, z ciągiem również dla pieszych i rowerzystów. I to będzie się też działo niedługo. W ramach oczywiście tego, że wiadukt powstaje, będzie tutaj większy ruch, to po prostu musi się to połączyć w jedną całość, żeby ten większy ruch miał gdzie dojechać i miał po czym dojechać. Natomiast tutaj bezpośrednio, jak widzimy, już pylony, które w tym miejscu, te słupy, na których będzie to wszystko podtrzymywane, możemy to zobaczyć, że w tym miejscu się to znajduje, tak samo jak wszystkie pozostałe elementy. Tu jest jeden już krótki właśnie element, który widzimy, jest już zamontowany betonowy, natomiast kolejny bezpośrednio tutaj, który będzie montowany nad torami, będzie montowany, z tego co pamiętam, dostałem informację z placu budowy, jakoś mniej więcej w drugiej części maja. Maj, czerwiec powinniśmy to już zobaczyć, więc kolejny film jak się pojawi w czerwcu, to pewnie będzie to można już wszystko zaobserwować. Natomiast tutaj widzimy właśnie pochylnię, która jest aktualnie montowana w całość. Też te zdjęcia nie są najnowsze, mogą się trochę zmienić od ostatniego, od tego jak to wygląda w aktualnym momencie, ale faktycznie teraz ten proces budowy trochę przyspieszył, wszystkie elementy tutaj jeden na drugim są realizowane. No i pochylnie po jednej i po drugiej stronie, aby samochody i rowerzyści i piesi mogli podejść, podjechać, powstają. Kiedy ta inwestycja będzie gotowa? No tak, PKP na swojej stronie, kiedyś było rozpoczęcie prac budowlanych, ma cały czas informację, że to będzie zakończone do połowy tego roku. Kiedy ostatecznie tak będzie? No jeszcze szczerze powiedziawszy sądzę, że to może być trzeci, czwarty kwartał tego roku, ale zobaczymy faktycznie jak to wyjdzie ostatecznie. Oczywiście wiadomo, że tu chodzi o wojnę, COVID i tak dalej, te sprawy i przez to jest to wszystko opóźnione. Też, co warto podkreślić, wracając już do samej budowy, ulica Warszawska aktualnie jest całkowicie ulicą ślepą, to znaczy nie ma teraz wyjazdu właśnie w kierunku ulicy Broniewskiego i obydwie te ulice nie mają ze sobą połączenia i już nie będą miały na dosyć długi okres czasu, dopóki ulica Broniewskiego nie zostanie właśnie przebudowana w ramach tego zjazdu po prawej stronie teraz z ronda. Bo to co widzimy na wprost, tam jest ulica właśnie Broniewskiego, ona jest odcięta aktualnie, ślepa, będzie oczywiście zrealizowane połączenie Broniewskiego z Warszawską, ale tylko łącznie do tym krótkim odcinku, aby był dojazd do posesji. Nie będzie to dla ruchu tranzytowego, bo to po prostu no ta ulica się ciągnie tam do starego przejazdu kolejowego, który został zlikwidowany. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze bezpośrednio w drugiej orientacji. Tu też widzimy mniej więcej, gdzie będą się znajdować wszystkie drogi rowerowe w ramach tej inwestycji, bo oczywiście ciągi pieszo-rowerowe będą połączone z tym, co już jest, tą infrastrukturą. Z tym, że z tego co widzę, nie wszędzie będzie to zrealizowane tak, że będą już przejazdy rowerowe wszędzie. Co jest na minus, bo widzę jedno miejsce, gdzie będzie tylko przejście dla pieszych, właśnie w tym miejscu. Nie będzie połączonej tej infrastruktury po lewej stronie z drogi rowerowej do tej, co jest po prawej stronie. Nie będzie bezpośrednio ciągu pieszo-rowerowego przez ulicę, czyli nie będzie przejazdu rowerowego. Co jest na duży minus, bo przez to cała infrastruktura rowerowa będzie niekompletna. No ale dobrze, tutaj ulica wykręca, dojazd do tego skrawka warszawskiej po lewej stronie będzie zapewniony takim jednym małym łącznikiem, natomiast dalej prosto właśnie będzie połączenie z ulicą Broniewskiego. I jak to będzie wyglądać? Zaraz zobaczycie na ujęciu, jak teraz powoli lecimy, że ona tam wykręca i się mniej więcej pojawia, gdzie powinna być. Natomiast sama ulica Broniewskiego jest to realizowane w ramach innego, osobnego przetargu. Tak samo jak ulica po drugiej stronie, czyli ulica Grunwaldzka. Natomiast Broniewskiego był ogłoszony przetarg i już został on aktualnie rozstrzygnięty. Za kwotę 8 487 487 000 złotych został wyłoniony wykonawca, który to będzie miał do zrealizowania w 366 dni, więc możemy się spodziewać, że tak to będzie wyglądać. Niedługo rozpoczną się już jakieś prace. Oczywiście muszą być jeszcze podpisane wszystkie elementy, w sensie umowa musi być podpisana i wtedy zobaczymy, że te prace budowlane w tym miejscu ruszą, bo faktycznie na razie Grunwaldzka będzie całkowicie odcięta od nowego wiaduktu, czyli de facto będzie mniejsza komunikacja i mniejsza przejezdność przez budowę nowego wiaduktu, ale oczywiście to jest w ramach przebudowy tych ulic, będzie realizowana, żeby to się połączyło w jedną całość, ale na pewno tak będzie, że ulica nie będzie gotowa bezpośrednio po otwarciu samego nowego wiaduktu. Więc to się nie bójcie, oczywiście wszystko będzie podcinane. A teraz wrócimy do tego tematu, który powiedziałem na wstępie, że to może być ostatni film z tej inwestycji. Aktualnie w Sejmie jest procedowany projekt bezpośrednio ustawy antyszpiegowskiej, dzięki któremu miejsca ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa bez zgody nie będą możliwe do fotografowania. I tutaj element wchodzi taki, że wszystkie obiekty kolejowe na przykład, czy inne inwestycje, które nagrywam w moich filmach, mogą stanąć na takiej czarnej liście i nie będzie można ich całkowicie fotografować. Już nie mówię oczywiście o lataniu dronem. W ten sposób wszystkie inne tego typu rzeczy będą właściwie w tajemnicy i nikt nie będzie mógł zobaczyć, jak powstają nowe inwestycje i w jaki sposób Polska dalej się rozwija. Oczywiście całkowicie rozumiem tutaj temat obronności i tak dalej, natomiast nie będę ukrywać, że to jest całkowicie ograniczenie aktualnie w ten sposób wszystkich miłośników czy kolejnictwa, czy innych inwestycji, które są realizowane w Polsce. W ten sposób to jest całkowicie odcinanie po prostu sobie osób, które są zainteresowane danymi tematami. Wtedy po prostu nie będziemy wiedzieć o tym, co mamy w Polsce, a chyba nie o to chodzi w aktualnym etapie rozwoju Polski, żebyśmy nie wiedzieli, co powstaje, czy żebyśmy jednak mogli wiedzieć, co jest budowane. Nie będę mówić też o tym, że jeżeli chodzi o strefy lotnicze, to jest całkowicie kuriozum, ponieważ aktualnie zasady latania w Polsce są dobrze określone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i w danym po prostu miejscu, gdzie nie możesz latać, są wyznaczone strefy lub są to specjalne obiekty, których po prostu nie wolno latać, tak na przykład nad tamami, bez pozwolenia. I to wszystko jest dokładnie opisane, natomiast zakaz fotografowania w przestrzeni publicznej to jest według mnie już trochę o krok dalej, a właściwie za daleko. W przestrzeni publicznej zakaz fotografowania obiektów, np. kolejowych, według mnie jest kompletną przesadą. No ale dobrze, to było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że kolejny film z tej inwestycji pojawi się jednak za 2 miesiące i będę mógł wam pokazać ponownie, jak wyglądają mazowieckie inwestycje właśnie z Pruszkowa i Piastowa. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej pojawi się film z Zapraszamy do metra i ta inwestycja też może być zakazana do fotografowania. Cześć!